Cześć, witam wszystkich. W tym tygodniu nie miałem za dużo czasu na sklejanie, ale jednak zmontowałem w całość silnik do Messerschmitta BF109 E4. Sądzę, że jest to na tyle jednak mimo wszystko ciekawy temat, że wart jest osobnego odcinka, więc tenże osobny odcinek oto jest przed Wami. Zapraszam Was na część zasadniczą. Miłego oglądania. Tutaj możecie zobaczyć części silnika. Raptem, jak widać, 5. Niedużo, ale zobaczcie teraz, jak dobrze ten silnik został przemyślany. Łatwo go można naprawdę złożyć. Nie trzeba tutaj zbyt dużo obrabiania. Części są też, te elementy trzymające w ramce też są dobrze przygotowane. I tak, oczywista rzecz, trzeba złożyć dwie połówki bloku i wszystkiego, co tam jest, skrzynia korbowa, czy jak to się tam zwie, blok cylindrów, bloki właściwie. Ten silnik to jest odwrócony silnik widlasty. Część tylna ze wszystkim, co się tam mieści. Jak widzieliście, trzeba było tam trochę przyciąć jeden wystający element i tutaj na froncie trzeba umieścić czpień do mocowania śmigła, a potem na to nałożyć frontową część silnika. I kiedy to się już zrobi, oczywiście posklejałem to wszystko, można zainstalować też turbosprężarkę. No i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o części. Szlifowanie. Właściwie ono wystarcza, nie trzeba stosować szpachli. Tutaj też wyszlifowałem, chociaż spód jest niewidoczny. I teraz malowanie. Na początek czarny podkład Mr. Hobby Finishing Surfacer 1500 Black. Oczywiście później w kolejności idzie metalizer, ale tym razem użyłem takiego zwykłego podkładu, ponieważ nie chciałem mieć takiego super błyszczącego efektu. Chciałem natomiast, żeby właśnie ten efekt metaliczny był taki tylko lekko połyskujący, nie był taki całkiem stricte metalowy. I teraz drugi etap, czyli Mr. Hobby Metal Color Dark Iron numer 214. Muszę przyznać, że chociaż początkowo obawiałem się, to jednak finalnie naprawdę bardzo ładnie ten metalizer zadziałał, dokładnie tak jak chciałem. No i silnik pomalowany, choć nie do końca, bo jeszcze postanowiłem zaznaczyć na żółto kable zapłonowe.
tak minimalnie zaznaczyć, no bo one się tak znów nie odznaczały, zwłaszcza, że tam wszystko było, wiadomo, trochę brudne. Cóż, jakoś tam je widać. Zaznaczyłem też niektóre detale na czarno. Chyba to jest, nie wiem, czy co to jest, słonica oleju, czy tam miska olejowa. No to zaznaczyłem, pomalowałem na szaro. Jeszcze parę srebrnych detali. Tutaj taka listwa chyba rozdzielacz zapłonu. Kalka z numerem seryjnym. To też świadczy o precyzji tego projektu. Tutaj, jak widzicie, nie jest to zbyt może do końca udane, ale nie bójcie się, ponieważ dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się ten numer, będą belki łoża silnika, więc tego po prostu nie będzie za bardzo widać. To tak jakby ktoś się dziwił, czemu tam akurat właśnie w tym miejscu tak niespecjalnie to dopracowuje. No właśnie dlatego, że tego praktycznie nie będzie można zobaczyć. Teraz jeszcze trochę szarego oil brushera, ale naprawdę starałem się, żeby to była minimalna ilość, żeby ten silnik nie wyglądał jakoś tak dziwnie. Zmyłem więc w zasadzie większość, zostawiając taką minimalną śladową resztę. I cóż, właściwie silnik jest gotowy. Teraz możecie zobaczyć trochę zdjęć. One są takie sobie, bo to są takie zdjęcia robocze. Aha, no właśnie, jeszcze tak zamalowałem na czarno ten spód. Nie przykładałem się do tego, ponieważ jego nie będzie zupełnie widać, więc jest po prostu jak jest. Teraz oglądajcie zdjęcia, no i później oczywiście jeszcze podsumuję odcinek, zresztą nie tylko odcinek, bo cały rok. Tak prezentuje się silnik Messerschmitta. Myślę, że w przyszłym tygodniu coś spróbujemy już połączyć w całość. Mam tu na myśli głównie kadłub, a może skrzydła, zobaczymy. To jest taki model, że warto go tak dokładnie, może milimetr po milimetrze, no może przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. Więc może nie milimetr po milimetrze, ale jednak dokładnie obejrzeć i przekonać się, jak się go dokładnie skleja. No dobrze. I to jest ostatni zasadniczy odcinek w tym roku. Będzie jeszcze odcinek specjalny z podsumowaniem. Ale już teraz bardzo Wam dziękuję za ten rok. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj. I bardzo Wam dziękuję za wszelkie dobro, które mi tu okazaliście, za to, że subskrybowaliście mój kanał, oczywiście też, za to, że oglądaliście moje produkcje, wiadomo, no ale przede wszystkim za Waszą obecność tutaj. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam jeszcze lepszego, no to chyba będzie dość proste, żeby był jeszcze lepszy rok 2021. Cóż, miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Czy będzie lepszy, nie wiem, no ale zawsze trzeba mieć nadzieję, że jakoś będzie lepiej, no.
Więc myślę, że od tego zaczniemy. A co będzie, no to się oczywiście, jak to często tu powtarzam, okaże. Zatem po raz ostatni w tym roku życząc Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Mówię Wam dzięki. Trzymajcie się. Cześć.